Sponsorem programu jest Orlen. Be a really tough and intense match. I think it will be 60 minutes. We will do our best, and I hope we can serve our amazing fans with a really good match today. Nie mamy chyba najlepszych wspomnień na przestrzeni tych lat z pojedynków z Bukaresztem, bo chyba tylko raz wygraliśmy. Tak. O ile dobrze pamiętam, zawsze nam się z nimi ciężko grało i tak jak mówisz, bodajże chyba raz wygraliśmy. Szczególnie pamiętam, że tam w Bukareszcie dla nas jest ciężki teren, ale dzisiaj gramy w domu, więc na pewno będzie to inny mecz i będziemy chcieli wygrać i zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Cześć! Oczekujemy zwycięstwa, jak powiedział teraz Hibic. Chcemy zwyciężyć, mieć zwycięstwo. Pierwszy mecz w domu, więc dla nas to jest bardzo ważny mecz. Też dla punktów, bo potrzebujemy pierwsze punkty. They have great players, as you know, they are becoming stronger every year, but we do also. We had really good start of the season, no matter why we lost in Lisbon, but today we are playing in front of our spectators and we will do everything to give them victory. Jak czuję, że jak drugi dom, to jest właśnie super jest. Zawsze super jest wrócić do Polski i grać z takimi drużynami jak Płock, Kielce, to super zawsze jest. I jest fajna atmosfera w hali zawsze, więc cieszę się, że jestem tutaj. Masz chyba trochę kumpli, bo wiem, że zawsze sobie pogadacie też w Wiśle. Tak, no Dawid Zyk, przecież grałem z nim jeszcze w Puławach. Tutaj jak byłem i dzisiaj spotkałem z nim na kawę i gadałem z chłopakami. Więc mam znajomych tutaj. No i jak dzisiaj będzie? Bo ostatnio macie patent na Wisłę, wygrywacie właściwie zawsze. Zobaczymy właśnie, bo u nas też skład zmienił się, trener zmienił, więc przyjechaliśmy po punkty i Płock dzisiaj też będzie walczył na pewno, bo chcą po tym, co stało się w Sportingu, w domu na pewno pierwszy mecz. Będzie ciężko, na pewno, ale będzie dobra walka, ja myślę. Mam nadzieję, że będzie dobry mecz. Dynamo was today the better team. I think it, in each segment of handball game we didn't do our best today. We missed a lot of shoots in the first half and that was the difference I think today. But hard beginning for us, two games without points, but for sure we will do a lot better in the next games. We know what we are capable of and
for us it's always the next game and today, like I said, it was not our best day, but there is a lot more to come from us. Bardzo dużo kosztowały nas te przestoje w naszej grze, bo jak w pierwszej połowie z minus 4 albo bodajże 5 potrafiliśmy wrócić, tak w drugiej połowie znowu wyrównana gra i ten przestój bodajże, nie wiem, 7-8 minutowy. Tracimy 4-5 łatwych bramek i no już nie dajemy odrobić. No na tym poziomie już raz popełniliśmy ten błąd w pierwszej połowie, zdołaliśmy wrócić, ale już drugi raz to jest na Ligę Mistrzów za dużo. Wkurzałem się z tej naszej dzisiejszej bezradności, bo to nie był nasz dzień. Wyglądaliśmy kiepsko w ataku i w obronie. Nie za bardzo wiem, z czego to wynika i cóż, no za tydzień mamy PSG, musimy podejść do tego meczu dwukrotnie bardziej zmobilizowani, żeby go wygrać, bo gramy u siebie w domu. Sponsorem programu był Orlen.